Cześć. PSP dzisiaj, coś nowego, coś innego. Tego nie chcę. Zima. Zima. Pięć wolt ciszu jest. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje, bo tutaj widzę, że nie ma. Jedna z dołu, dwie z góry. Cztery z tyłu. Wydaje. Okej, nie potrzebujemy LCD-ka. No i po pierwsze, no to jedziemy. Okej. Dobra. Dała dźwięk, czyli szansa jest taka, że tu nie ma światełka, nie ma tutaj tej diody LED-owej. Czyli problem nie jest
w ładowaniu, chociaż tego jeszcze nie wiem do końca. Tylko problem jest w tym przełączniku. No dobra. Idę szukać tego przełącznika. Tego. I wrócę później. Jestem. Wziąłem, nie pamiętam, czy można zamieniać, bo gabarytowo jest. Czy tam wymiarowo jest takie samo jak w serii 2000. Ale na litość boską nie pamiętam, czy to jest zamiennik, czy nie. Chyba nie. Kurwa. Trzeba będzie domówić. Czyli nie pasuje pomiędzy 2000 a 3000. Przerwa. No i jeszcze raz. Wymieniłem. Miałem takie gniazdo, tylko że z wyłącznikiem upierdzielonym. I tak, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wymieniam na tej płytce ten przełącznik, bo niestety, ale płytkę z modelu 3000 mam uszkodzoną, więc tą uszkodzoną płytkę naprawiam, to zachęcam do zostania na koniec filmu dodatkowym materiał. No i zobaczmy. No. To by było to. Zaraz wracam. No to składamy prawdopodobnie i tak to wrzucę. Mówią, no fast forward. O jejku. Nie to. To jest pierwsze. Nie biorę, to nie ciepię plastik. Ja leżę małe, to jeszcze delikatne. No to budowy się zestarzają, to po prostu się. Biodegradowalne. Pach. O. Tak. Co za dźwięk. Ej. Konstrukcyjnie to moim zdaniem jest stosowane. A skąd ja to wziąłem? No właśnie. Warto sobie środki rozkładać. Z ich przeznaczeniem. Jest zamknięta.
Mamy oręż. System settings, czyli w ustawieniach systemu. Battery information. Mamy zero. Ale jest external, jest charging. Poczekamy z 10 minut, zobaczymy. Przerwa. Okej, okay, wideo trochę więcej. Więc nic nie jest uszkodzone. Właściwie tylko przełącznik. Albo diody na przełączniku. Miło, lekko i przyjemnie. Pozdrawiam. Tak jak wcześniej Wam mówiłem, materiał dodatkowy. Tutaj demontuję właśnie z wersji 3.0 wyłącznik uszkodzony. Tam widać, on był łamany. No i sprawny przełącznik z innej płytki też zdemontuję i zamontuję właśnie do tej wersji 3000. Ten zabieg pozwoli mi nie zamawiać dodatkowych części, po prostu ją naprawić i wykorzystać. Tak też można, także zwracam tylko uwagę, płytka wyłącznika z modelu 2000 jest troszeczkę inna niż modelu 3000, w związku z tym nie da się jej podmienić na wprost. Tyle. Cześć. Do następnego.